Zaczęło się bardzo dawno temu. Kiedy? Lasy były zielone, a łąki tętniły życiem. Na niebie było widać wiele promieni słonecznych, które opotulały nasze nagie ciała. I wtedy na świat przyszedł Kite, czyli nasz projekt, nasz zespół. Zaczęło się jakieś 2 lata temu. Poznałem Kasię, a ona poznała mnie. Zaiskrzyło pod względem muzycznym. I od tego czasu gramy sobie razem. Rok temu rozszerzyliśmy naszą działalność o, że tak powiem, band, czyli o sekcję rytmiczną, ponieważ najczęściej gramy w ogóle w duecie z Kasią, ale czasem też gramy z bandem, jeżeli wymaga tego sytuacja na przykład. Jeżeli gramy we dwoje, na ogół to są małe lokale, małe knajpki zadymione i jest taki klimat, że tak powiem, intymny i dosyć to jest wszystko delikatne. I nagie. Dokładnie. A z chłopakami nabiera to wszystko troszkę większego pazura, jest wiadomo rytm, na przykład tupie. Jest to bardziej, że tak powiem, miłsiste. Każdy, z kim wchodzimy w muzyczną relację, wnosi coś od siebie i przed tym nie da się ani uciec i nawet nie próbujemy. Generalnie realizujemy nasze pomysły i gdzieś ja idę na swoje kompromisy, Katarzyna idzie na swoje kompromisy i tak razem tworzymy, a później chłopaki dają jak gdyby swoje partie. Także wydaje mi się, że to nie można jak gdyby tutaj jakoś oddzielać. Jeżeli już z nimi gramy, to są w tym sobą i dają w tym siebie, także nie jesteśmy tacy... Tacy źli jak my, jak wyglądamy. Na pewno im jest się dalej w muzyce i im więcej osób cię zna, ma do ciebie większy jakby trochę szacunek, troszkę inaczej cię traktuje. Wiadomo, że jak się jest na początku tej drogi, jest dużo gorzej. Ludzie traktują cię troszkę z przymrużeniem oka, potem zaczyna się robić coraz lepiej i przede wszystkim też to chyba wynika z tego, że sami się rozwijamy po drodze. I że my uczymy się na błędach, uczymy się pracować z ludźmi, uczymy się technicznych rzeczy i nie tylko, uczymy się pracować ze sobą, widzimy pewne rzeczy inaczej, po prostu rozwijamy się. Not a man who reached the sea. Could you disagree? That it is somewhere deep inside, the truth that never comes without your heart. The truth that never comes without your heart. My się cieszymy w tym momencie, z tego momentu, w którym jesteśmy. To jest tak, że ci ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, oni jak gdyby już nas znają i to dla nich coś znaczy i dla nas tak samo to znaczy. I to nie ma znaczenia, że w tym momencie nie jesteśmy jakoś bardzo popularni, bo jeżeli są ci ludzie, a nawet chociaż jest ich garstka, to i tak chcemy dla nich grać. Ważne jest dla nas, ważni są dla nas po prostu. The creme de la creme of the chess world in the show with everything but your brenna. Time flies, doesn't seem the minutes in the tutorials by the chess boys in it. All change, don't you know, when you play at this level there's no ordinary venue. It's in Iceland or in Philippines or Hastings or in this place. To była reakcja na zasadzie zdziwienia.
Myślałem, że serio, w ogóle gdzie byście to wygrzebali, prawda? I w ogóle włączyłem potem YouTube'a i sobie myślę, ja cię kręcę. Ale fajnie, wzięliśmy to jako wyzwanie i chcieliśmy to zrobić po swojemu, troszkę to stosować, troszkę podkręcić. Generalnie utwór jest trochę zabawny. Jest bardzo zabawny. Tekst jest bardzo głęboki i mówi o bardzo ważnych rzeczach. Tak, także jak będziecie kiedyś w Tajlandii, to uważajcie, żeby ta bogini była na pewno kobietą. Tak, tak o tym mówi mniej więcej ta. Tak, o tym jest tak. What do you mean? I've seen one crowded, polluted, stinky town. D-boys, girls, sweet, summer. I'm not gonna sue. Get tight, you're talking to a tourist who's every move among the purest. I get my kicks over my waistline in sunshine. Are you talking to me? One night in Bangkok, in the world's your oyster. Not much between despair and ecstasy. You'll find a god in every golden cluster. And if you're lucky, then the gods are asleep. I can feel the devil walking next to me. Generalnie jesteś też muzyka z lat 80. trochę nas inspiruje, więc nie można powiedzieć, że nie był nasz klimat, ale była to okazja, żeby zrobić coś tak w cudzysłowie z niczego. Jeśli chodzi o covery, to no ja jestem raczej przeciwnikiem, bo uważam, że mamy tyle potencjału i jakby pomysłów do tego, żeby rozwijać własne idee, że covery są jakby tematem pobocznym. To był dla nas test, dla naszego zespołu i jakby dla naszego rozumienia się i jesteśmy nawet zadowoleni z efektu, tak jeszcze możemy powiedzieć. Znaczy, dla mnie to jest zaskoczenie, bo ja tak naprawdę nie miałem okazji nawet prześledzić tego, jak wyglądają etapy w Stage for You. Ale no, dla mnie to super, ja uwielbiam nowe doświadczenia, chłopaki zresztą też są nagrzani, żeby robić nowe rzeczy z ciekawymi ludźmi, wobec czego... Tylko tak dalej. Początek drogi. Rynek muzyczny nie stoi w miejscu i ta muzyka, która jest prezentowana teraz na dużych festiwalach czy juwenaliach, też się zmienia. Po koncercie ludzie przychodzili i mówili: wow, super muza, wow, ekstra kawałek. Gdzie mogę was znać, bo o was nigdy nie słyszałem. Nawet takie osoby, które są naszymi znajomymi, tak się wypowiadały, wobec czego wow. Udało nam się nagrać epkę składającą się z 5 utworów. I teraz trwają jakieś tam prace produkcyjne, ostatnie poprawki, żebyśmy mogli jak najszybciej ją wydać i rozpocząć naszą twórczość. Teraz działamy tak, żeby móc jak najszybciej właśnie wydać naszą promocyjną epkę i działać dalej. Mamy też już materiał na następne, więc czekamy po prostu, aż to wszystko ruszy do przodu.
koncerty jako my, sami po prostu. Gramy tak naprawdę od zeszłego roku, od sierpnia, wtedy graliśmy w warszawskim kontenerze, tam na budowie mieszkaniem. No i kilka koncertów jeszcze w Warszawie i w naszym rodzinnym mieście, bo w większości pochodzimy ze wschodu Polski. Raczej wszyscy się zdecydowaliśmy, że nie chcemy się nastawiać pozytywnie lub negatywnie, chcielibyśmy się skupić na tym, co mamy do zrobienia i zrobić tak najlepiej, więc nie znamy konkurencji i chyba to nam dobrze zrobiło. Ja nie jestem zwolennikiem porównywania się i staram się nawet na takich przesłuchaniach nie słuchać innych kapel, bo wolę sobie wyjść i w żaden sposób nie oddziaływać na swoją głowę w taki sposób, że a, jesteśmy lepsi, brzmimy lepiej, albo o kurczę, ktoś jest lepszy. Myślę, że naprawdę dużo pracujemy nad tym, żeby robić dobrą muzykę. Staramy się nie oczekiwać niczego. Staramy się po prostu spotykać, grać ze sobą, robić numery, robić utwory, pisać teksty. Nie mieć oczekiwań po prostu, żeby chodził po prostu o muzykę, a resztę zdecydują ludzie, czy nas kupują, czy nie.